Zbigniew Zając, telewizja Fight Time, sportowy kwadrans. Jesteśmy na Mistrzostwach Polski w kata judo, a ze mną Anita Krawczyk. Witam Cię, Anitko. Dzień dobry. Anita dziś właściwie rozbiła bank, ponieważ na jej szyi wiszą aż 4 medale. No właśnie, przybliż nam, w jakich kata i z kim? Startowałam w U23 kata meno kata z Martą Aniszewską i właśnie zdobyłam tam pierwszy złoty medal. Następne kata startowałam wszystkie w seniorach z Maćkiem Pudłowskim i tam mam pierwsze miejsce w nageno kata, pierwsze miejsce w juno kata i drugie miejsce w kata meno kata. Przed nami Mistrzostwa Europy. W którym kata się zaprezentujecie na Mistrzostwach Europy? W nageno kata seniorów z Maćkiem Pudłowskim, bo w tym się specjalizujemy. No dobrze, powiedz mi, jakie w takim razie przygotowania teraz przed Mistrzostwami Europy? No właściwie szyja już jest mocna, bo tych blaszek jest dużo, a jakie przygotowania motoryczne, techniczne, jeszcze poprawianie jakichś szczegółów? Oczywiście, dzisiaj, jutro będziemy mieć przerwę, żeby odpocząć po 3 dniach treningów z Michelem i później wprowadzimy wszystkie wskazówki, które nam dał przez te treningi. Razem z Maćkiem tworzycie parę, więc tak naprawdę na co dzień możecie również potrenować. To ułatwia czy utrudnia? Czasami ułatwia, czasami utrudnia. Łatwiej jest, bo możemy w domu czasami poćwiczyć, a utrudnia, bo jak siedzimy w domu, to czasami nas łapie leń i nie wychodzimy z domu w ogóle. Słuchaj, no to jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Dlaczego tyle kata? Czy nie lepiej by było wystartować w jednym? Czy czujecie się na tyle mocni we wszystkich? Czy to jest też taka forma może przygotowania właśnie do tych imprez mistrzowskich? Urozmaicenie. Juno kata nam poprawia stabilność. Tutaj się rozciągamy i wychylenia są ćwiczone i wszystko jest powoli. A kata meno kata to tak dla urozmaicenia. Super. Bardzo Ci dziękuję, Anitko. Dziękuję.